Witajcie, kochani, witajcie. Sobota, 17 sierpnia. Wiecie, co mi się wydaje, że dzisiaj jest 18? Ja nie wiem dlaczego. A 18 to niedziela, bo 19 pełnia księżyca. To 19, 19 pełnia księżyca. Bardzo ważny dzień ten 18-19. I teraz. Nie ucz księdza pacierza, Grace. No nie zamierzam. Nie odważyłabym się. Nie odważyłabym się. To będzie pierwsza część, gdzie chcę powiedzieć kilka słów na temat darów Ducha Świętego. Natomiast druga, pochwalę się swoim nowym samochodzikiem. Dotrwajcie. Dlaczego mówię dotrwajcie? Bo oczywiście wielu osobom może się nie spodobać, co mam do powiedzenia. Z góry przepraszam. Ja wiem, to jest tradycja bardzo długa i niektórzy chcieliby przy niej pozostać i mogą, jak najbardziej. Wiecie, że ja jestem za wolnością. Niech każdy robi, niech każdy żyje tak, jak chce żyć, żebyśmy byli tak, jak widzicie w tym tle. To jest wielowymiarowość. Kiedy jeden wierzy w Pana Jezusa, drugi wierzy w Buddę, trzeci jeszcze w Allaha, czwarty jeszcze w kogoś innego. Hej! Tak byliśmy wychowani w tej tradycji od bardzo dawna. Dlaczego nie mieć wyrozumiałości, jeśli chodzi o innych wierzenia, przekonania? Jak długo nie szkodzą pozostałym, to jest okej. No i właśnie, tak siedzę sobie z rana przy pierwszej zresztą kawce. Jak zwykle myślę, patrzę na moje piękne kwiatki, koliberka i myślę o darach. A dlaczego myślę? Ponieważ każdy te dary powinien rozumieć, jakie ma, i dzielić się nimi z innymi. Więc mówię, zerknę, bo zapomniałam. Siedem darów Ducha Świętego. Czego to uczyła religia? No i wchodzę na jedną ze stron. Są te dary. Wytłumaczone, co to jest. No pamiętałam dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar bojaźni Bożej. No gdzieś tam dzwoniło, tylko nie bardzo wiedziałam, w którym kościele. I to wszystko jest pięknie. Masz dar głosu. Chcesz śpiewać, śpiewaj. Chcesz tańczyć, tańcz. Chcesz założyć kanał na YouTube i podzielić się z nami wszystkimi swoimi darami? Cudownie. Ja jestem za tym, żeby wszyscy się rozwijali, pokazywali, co potrafią, bo niestety większość tych utalentowanych ludzi chowa się, bo boi się oceny. Oceny innych. Krytyki. Co mi powiedzą? Jak ja pokażę, jak śpiewa. Nawet jedna osoba do mnie mówi: no, wyleje się na mnie dużo wszystkiego. No, wyleje się. I trzeba się tego z góry spodziewać i to założyć. I teraz jedni powiedzą: okej, ja i tak czuję, że to jest mój dar, będę to okazywać, a inni się szybko wycofają i schowają do szafy. Czy pod łóżko głęboko, żeby nie znosić, bo nie znoszą dobrze krytyki, bo nie chcą być krytykowani, bo nie chcą być oceniani, bo nie chcą, żeby padło złe słowo. No, kochani, ludzie i ludziska, taka jest prawda, żeby chciał jak najlepiej, najlepiej, żeby to było nawet nie moje słowo, tylko Ignacego Krasickiego, a ja tylko
czytam te jego bajki krótkie. I zobaczcie, i będą kciuki w dół. Przecież ja tego nie napisałam. Nie ja jestem tego twórczynią. Będą. Więc jest dużo złośliwych, jeszcze więcej zazdrosnych, że masz ten jakiś dar, że chcesz coś robić, że chcesz ludzi inspirować i motywować. Samo to, że chcesz, żeby ludzie tak żyli, jak w tle widzisz. Samo to, że chcesz iść do przodu i powiedzieć: ej, ja to potrafię, ja się cieszę, że mogę się podzielić z innymi. Już się wielu osobom nie spodoba. Zobaczycie, ile będzie kciuków w dół po tym filmiku. No, to jest normalne. Są ludzie i ludziska, zawsze o tym pamiętajcie. Jak długo jesteście ludźmi, a nie ludziskami, to jest ok. No i zaraz mówię, o co tam chodzi w tych darach. Weszłam na tą stronę i zaraz, zanim te dary były podane, jak wygląda, o czym w ogóle mamy mówić, był wstęp. I wstęp mówił, że aby te dary święte otrzymać, trzeba być, dostąpić sakramentu chrztu i obowiązkowo bierzmowanie. No, tak mówi Kościół katolicki. Tymczasem to jest nonsens. Jeżeli przy chrzcie ksiądz tak przeżegna, tak. No i co? No i co? To od razu coś uczyniło, że to dziecko otrzymuje te dary? No zastanówcie się chwileczkę, ile to ma sensu. Ja wiem, że jedni się zgadzacie, drudzy już idziecie dalej, z czym ja się z kolei nie zgadzam, bo mówicie tak naprawdę te wszystkie krzyżyki, to lanie tej wody, którą sam ksiądz jako człowiek poświęcił, to dalej jest woda, blokuje z kolei te dary i rozwój spirytualistyczny tego dziecka. To też nieprawda. Ksiądz to człowiek. Trzeba z tego zdać sobie sprawę. Ja uzdrawiam. Ja wiedziałam to od dziecka. Pod moje ręce szły zwierzęta. Moja rodzona siostra. Jak coś jej było nie tak od razu, ty z tymi rękoma. Ani ja nie wiedziałam, o co chodzi, ani ona oficjalnie nie wiedziała, o co chodzi. Dopiero jak trafiłyśmy do szkoły Reiki, tu w Stanach, to mnie aż zatkało. Będziemy mieć do czynienia dokładnie z tym, co ja wiedziałam znikąd. No skąd? Przecież kto w Polsce w ogóle wiedział? Ja nawet kiedy usłyszałam o Reiki, to ja mówię, co to w ogóle jest? Dar się ma. Wszyscy mamy kontrakt na to życie i już sobie zapisaliśmy. I na ogół te dary pochodzą z przeszłych żyć. Nagle wiemy, rozumiemy, dlaczego mają ludzie zainteresowanie ziołami, zielarstwem, inni jeszcze czymś innym. To też z przeszłych żyć. To było zapisane w kontrakcie. My z momentem urodzenia te dary już mamy. Ksiądz ani ich nam nie daje, ani nam je zabiera. Może tylko być tak, że onieśmieli kogoś i będzie to nie po katolicku. Tego nie wypada robić. I osoba się boi grzechu, a potem nie daj Panie Boże, być zrzucona na wieki wieków w czeluście piekła. Albo za długo siedzieć w tym czyśćcu, chociaż nikt nie wie chyba, o co tak naprawdę. Ja katoliczka całe życie byłam. Ja nie wiem, o co chodzi w tym wszystkim. To jest po prostu nonsens. No ale tego uczą. I ja wiem, że przyszłość Kościoła nie jest taka, jaka była kiedyś, za mojego dzieciństwa i młodości. No.
Kościół się bardziej przekształci w medytację. To jest przyszłość Kościoła katolickiego. A jaka innych? No to już wiecie co. Niech wszyscy pójdą po rozum do głowy, bo dar rozumu to jest jeden z darów świętych. Ale później, wiecie, kiedy czytałam, bo aż z ciekawości, co dalej będzie pisał, wszędzie pod każdym darem było zaznaczone, że to związane jest z Bogiem. No właśnie, to prawda napisane. To nie ksiądz dał i nie ksiądz ma moc zablokowania odebrania. To wszystko jest energia boska, energia. To nie facet, który siedzi i tam będzie zsyłał do piekła, bo jaki to byłby Bóg? To jest energia. A wszyscy jesteśmy dziećmi, włącznie z Jezusem, z Buddą i tak dalej. Dziećmi. No niektórzy wybranymi dziećmi, takimi jak Pan Jezus czy ten Budda i wielu innych. Krishna, no, zależy jaki naród w co tam wierzy. To byli wybrani synowie i córki Boże, żeby wnieść zmiany po narodzeniu tu na ziemi, żeby pokazać nową drogę, wyznaczyć nowy kierunek. To po to to było. Więc niektórzy mają, szczególnie starsi, ja rozumiem, przez całe pokolenia było tak, nie inaczej. Modlenie się, Ojcze nasz, zdrowaś Maria, wierzę w Boga i 10 przykazań Bożych. Ja to wszystko dobrze rozumiem. Ja wychowana jestem w tej religii. I dla niektórych to jest forma chyba medytacji. Bo chyba nie wierzycie, że te osoby rzeczywiście myślą, jakie słowa wypowiadają. Ja to nazywam klepaniem pacierzy. Ojcze nasz, zdrowaś Maria, tak, to wszystko idzie szybko. A już jak jest różaniec, no to w ogóle jest ciekawie, bo 10 razy, co tam zdrowaś Maria się wymawia? Kto myśli, co mówi? To już lepiej wypowiedzieć. Dzięki Ci, Panie Boże. Czy dzięki, Panie Jezu. Co kto uważa za swoją świętość i czuje się lepiej, kiedy to mówi? Dziękuję za moje zdrowie. Mój ciepły dom. Cokolwiek jeszcze tam macie do wypowiedzenia. To już to jest o wiele lepiej niż to klepanie pacierzy. Niemniej jednak wielu ludzi przy tym się uspokaja. Dlatego mówię, działa jak medytacja. I taka jest przyszłość Kościoła katolickiego. Tak ja to widzę. Tak ja to widzę. Tak ja to czuję. Bo kiedy ludzie się przebudzają, tak jak widzicie w tle, nagle rozumieją o wiele więcej. Wyższa świadomość. Co ma sens, a co już nie ma. Ale jak powiedziałam, nie wiem, czy to patronom, czy wam wszystkim, bo ja już zaczęłam specjalny cykl programów, już pierwszy był taki wstęp, czego się spodziewać, w którą stronę idziemy, na poziomie 11.11 na patronie. Że jest ten moment przebudzenia, jest ten moment, gdzie będziemy widzieli, że nie wszyscy zechcą pójść do tej wielowymiarowości, którą widać na załączonym obrazku. Niektórzy zostaną w 3D, tak jak zawsze było, tak być musi. To jest dobre, to jest złe. To jest piękne, to jest brzydkie. To jest trzeci wymiar. W wielowymiarowości nie ma czegoś takiego jak dobre lub złe, ponieważ wyższa świadomość mówi, co dla jednego dobre, dla drugiego nie. Ja tu nawet rozmawiałam z pewną patronką, przesympatyczną, pozdrawiam cię kochana. I mówiłam o takim, podawałam przykład jej, że sama weszłam na jakiś kanał i kobieta opowiadała o swojej pracy. No tak opowiadała, że ja mówię, czy są chętni do słuchania tego?
Sama do siebie oczywiście. Miała ponad 6 tysięcy zasubskrybowanych. I to jest super przykład, że to, co jednemu się nie podoba, no bo się nie podoba. Język czy temat, wypowiedź dla drugiego, to jest coś wspaniałego. To jest właśnie wielowymiarowe postrzeganie. Nie tylko dobre, złe. Jest to powiedzenie, ja kiedyś używam, wy się śmialiście. Każda potwora znajdzie swego adoratora. Ja to w dzieciństwie słyszałam w Polsce. I to jest święta prawda. To, co jednemu wydaje się takie brzydkie, szkaradne, drugiemu wydaje się piękne. No i to jest właśnie cudowna sprawa. Nie ma jednego typu urody, że wszystkim się będzie podobać, jednego typu ciucha, który się będzie podobać, jeden but, w którym każdy chce chodzić. Całe szczęście. Co by było, gdyby było inaczej? A więc ta wyrozumiałość, to podejście, że robię coś, co ma sens, żyję świadomie. Owszem, jesteśmy tylko ludźmi. Tu nie ma perfekcji na ziemi i nie ma co dążyć do perfekcji. Można dążyć do tego, żeby być najlepszą wersją siebie i to wszystko, co możemy zrobić. Żyć najlepiej, jak potrafimy. Kochać ludzi, szanować, a że wymknie się nam przekleństwo, to i mnie się zdarzy. A jak najbardziej, to i mnie się zdarzy, że coś tam się powie, bo człowieka nerwy aż poruszą na coś. Teraz szczególnie uważajmy, bo jest ta pełnia Księżyca 19. A więc dni przed, dni po i do końca roku się będzie dużo działo. Przebaczać sobie i przebaczać innym. Nie czepiać się drobiazgów, bo nie ma sensu. Nikt tu nie jest po to, żeby tylko być doskonałym. Wiecie, nawet ktoś z astrologów robił jakiś portret astrologiczny Panu Jezusowi. Więc to nie wiem, jakie to dane były, ale podobno, i w to wierzę, akurat w jeden fakt, że miał dużo kwadratów w swoim portrecie. No a kwadrat, no to właśnie 19 sierpnia, teraz w tę super pełnię Księżyca, będziemy mieli pełno kwadratów. Kwadraty też nie są niczym złym. Bo to dobro, zło. No, to po prostu pokazuje, co jest nie tak. Pokazuje problemy. Pokazuje też, co inni myślą. Tak jak będzie pod tym filmikiem. Dużo będzie takich, którym się nie podoba ten temat. Ja też rozumiem. I od razu z góry mówię, że rozumiem. Ale kwadraty uczą. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Będziesz o tyle mądrzejsza, rozumniejszy, pojętniejsi i odporni na przyszłość, jeśli chodzi o przyszłość. A więc wszystko ma sens. Bądźmy bardziej cierpliwi, wyrozumiali, bo na pewno dużo się będzie działo. No i jakie są wartości, przy których chcemy obstać, żeby nie wiem co. I co jest może wątpliwą wartością już, że nie warto o to się bić. Wiecie, gdyby na świecie tylko zapanowała bezwarunkowa miłość, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy obojnakiem, czy chcesz się nazywać kobietą, czy drzewem. Okej. Okay. Dlaczego miałoby to mnie przeszkadzać czy stwarzać ból? Mnie tylko może stwarzać ból, jeżeli ja widzę, że mężczyzna staje na ringu bokserskim, gdzie jest jasne, że jest, owszem, chce być kobietą, ale tak naprawdę testosteron jest wysoki. Co
O, a skąd ja to wiem? No właśnie. Tego badania nie przeprowadzono przed walkami. A kobiety, stając z nim na tym ringu bokserskim, płacz po paru minutach, ona rezygnuje, bo nie chce być zabita. No więc za tym ja nie jestem. Więc oczywiście, że co ma sens, a co nie ma sensu, no po to nie ksiądz, ale Pan Bóg dał nam rozum i to jest dar rozumu. Dar, tak? Święty dar rozumu, mądrości. Po to dał Pan Bóg nam to, żebyśmy myśleli. Nie przyjmowali wszystko, łykali jak pelikany, co tylko nam powiedzą, tylko okej, czy to ma sens? I tu chodzi o, widzicie, podwyższoną świadomość, kiedy rozumiemy prawdę naszej duszy, naszego serca, prawdę, co ma sens, a co nie ma. Na szczęście ta świadomość będzie podwyższała się i podwyższała, kochani. Tylko patrzeć, jak znowu będą te burze słoneczne, bardzo silne zresztą, i świadomość będzie wzrastała. Z czego ja się ogromnie cieszę, z czego się bardzo cieszę. A teraz obiecałam wam pokazać mój nowy samochodzik. Żółciusieńki, taki ładny, garbusek. To już się domyślacie, pewno Volkswagen. I muszę wam go pokazać. Czyniesz niepiękny? Patrzcie, jakie koła ma. Jakie koła. Pokażę z bliska. Świetny. A co najświetniejsze w tym moim samochodziku nowym? Bo mój Jaryskuś ma 16 lat. Wow! Toyota Yaris, ten trzydrzwiowy. Uwielbiam swój samochód, ale już ma tyle lat. Słuchajcie, co jest najlepsze w tym, to mam nadzieję, jak smakuje. No nie żartuję, to ja nie piekłam. To bym powiedziała, że nie smakuje. W końcu za ten samochodzik zapłaciłam $5,95 plus podatek. Ale że mam zniżkę z Barnes & Noble 10%, więc nie dodajemy. Ten podatek wszedł w koszta mojego membership, ale naprawdę smaczny. Drogie to. Żeby to nie, że chciałam wam zrobić jako żart z tym samochodzikiem, to bym w życiu za to nie wydała tyle pieniędzy. No to jest kawałek ciastka, ale $6 wydać za coś takiego? No ale dzisiaj wszystko widzicie, tyle kosztuje. Ta inflacja, to wszystko tak poszło w górę. No tutaj się liczy także kreatywność. A poza tym żółte. Otoczmy się żółtym, kochani, bo żółty kolor, to nawet czułam w czytaniu dla panny, które też obejrzycie pewno jutro, 18. Żółty to czakra splotu słonecznego. Solar plexus chakra. A więc co odczuwamy? Czy odczuwamy prawdę i czujemy się świetnie, czy aż nas ściska, kiedy słyszymy kogoś, kto coś mówi albo robi, albo spotykamy kogoś, zwracajmy uwagę na to, co się w naszym ciele dzieje, bo za to odpowiada ta właśnie czakra, tu gdzie żołądek, splotu słonecznego, także co nam trzecie oko mówi. Słuchajmy naszej intuicji. Zresztą słuchaliście, już widzę, oglądaliście program o duszy. Dusza na wrzesień 2024. Co mówi? I ta intuicja to była numer jeden. Ponieważ to, co słyszymy, to, co mówią, to, co piszą, głoszą i tak dalej, no to są opinie.
To jest to, co do tej pory było. Ale my będziemy podejmować wnioski, to jest wielowymiarowość. Na podstawie intuicji. Patrzymy na tych, którzy chcą rządzić. I intuicyjnie od razu będziemy wiedzieć, kto jest prawdziwy, kto kłamliwy, kto czego chce, a czego nie chce. Będziemy wiedzieć, kto jest właściwym kandydatem. A więc starajmy się tego żółtego. To będzie następny dar. Będziecie patrzeć w wielowymiarowości na coś, jak ja jem, i będziecie mogli poczuć smak. Nie żartuję. I na tym, kochani, skończę. Mnóstwo buziaczków dzieli się z wami tym ciastkiem. Jeżeli możecie posmakować, bardzo dobry znak. Cudownego weekendu.